Kiedy dowiedziałem się, że motywem przewodnim następnego dodatku, jakim jest Battle for Azeroth, ma być wojna między Hordą a Przymierzem, miałem wówczas od Blizzarda tylko jedną prośbę, mianowicie, aby nie była to Pandaria 2.0. I wiecie co? Ale wybiegam przed siebie, zacznijmy od początku. Na wieść o BFA mega się zajarałem, w sensie historii w WoWie. Dlatego, że tak naprawdę pierwszy raz mieliśmy okazję na historię, która nie ograniczałaby się do tego, że tu są ci dobrzy, czyli my, i tu są ci źli, czyli oni, tak zwani. Czy jest to Legion, czy Plaga, to nieważne. I tak naprawdę pierwszy raz mieliśmy okazję do tego, aby historia dodatku nie sprowadzała się do tego, że ci dobrzy, czyli my, koszą tych złych i bęk, koniec dodatku, sypiemy konfetti, idziemy w następny dodatek. Tutaj Blizzard miał niesamowity potencjał na to, by nie sprowadzać historii do tego czarno-białego banału, o którym przed chwilą wspomniałem, bo mamy tutaj dwie frakcje, którym możemy kibicować i w których właściwie możemy nawet grać. W pewnym sensie również Pandaria była odejściem od tego, ponieważ nie istniał z góry zidentyfikowany przeciwnik, tylko w dodatek szliśmy z nastawieniem, że eksplorujemy nową tajemniczą krainę, a w tle była wojna przymierza z Hordą. Szybko jednak tego wroga w zasadzie poznaliśmy, czyli Sha. Tutaj natomiast wojna zajmuje absolutnie pierwszy plan, choć już na sam start budzi skojarzenie z dodatkiem Mists of Pandaria właśnie. Przypomnijmy, w Mists of Pandaria trwający konflikt finalnie zostaje zawieszony w celu zjednoczenia sił przeciwko opętanemu Garroshowi, to znaczy głowy Hordy, której odbiła palma przez Old Gutsów, a zanim to się stało, to Garrosh zdążył namieszać wewnątrz Hordy i dopuścić się serii zbrodni wojennych. W BFA konflikt zaczyna się po świeżym zawieszeniu przy Legionie, a jego zaognienie jest opisane w książce Before the Storm, co swoją drogą jest dość dziwnym posunięciem, że żeby poznać bezpośrednie przyczyny rozpoczynające fabułę dodatku w grze, trzeba przeczytać książkę. W każdym razie wybucha konflikt i dodatek Battle for Azeroth od początku koncentruje się na rywalizacji frakcji. Historie poszczególnych krain zarówno w Zandalarze, jak i Kul'Tira sprowadzają się do pozyskiwania nowych sojuszników dysponujących najpotężniejszymi flotami na planecie. W międzyczasie coś tam się dzieje w Uldirze, trzeba zabić Robala, trochę Old Gutsów, coś tam Magni płacze, że planeta umiera i że musi coś tam co chwilę robić, ale generalnie nadal najważniejsza zostaje napierdalanka między frakcjami, a w tle budowana jest otoczka z mackami, która ewidentnie stanowi pewne preludium do tego, co się będzie działo dalej. W patchu 8.1 jako finał kampanii wojennych przymierze najeżdża Dazar Alor, to znaczy stolicę Zandalarów, i zabija króla Rastakana. W tle natomiast widnieje narracja, która troszeczkę antagonizuje nas w stosunku do przywódcy Hordy, co już może brzmieć znajomo, choć tym razem dostajemy wybór pozostania wiernym naszemu Warchiefowi, co nawet podobno ma mieć jakieś konsekwencje, ale na ten moment jakoś trochę tego nie dostrzegam, jakoby niby miałoby to coś dalej zmienić, no ale okej. Sylvanas coraz bardziej odwala, chce wszystko zabijać, skrzesiać jak Lich King, między innymi brata Jayny, którego uwalnia Bane i oddaje Jaynie, za co pani moralnie Shara go aresztuje, a po drodze jeszcze Anduin dogaduje się z Saurfangiem i go wypuszcza. I to był pierwszy moment, w którym poważnie się zmartwiłem, że to znowu zmierza w pandariowym kierunku wojna, a potem o, jest ktoś zły, dobra, to jednak zgoda i jedność, bo to bez sensu się tak zabijać. I to już zaczęło mi śmierdzieć, a narracja idąc w 8.2 jeszcze bardziej to umocniła, tworząc wątek o połączeniu sił przymierza wraz z buntowniczym Tralem, Bane'em i Saurfangiem w celu uwolnienia Bane'a, którego zwieńczenie już absolutnie potwierdza ten przemielony motyw, a na deser w Nazjatarze również Horda współpracuje z Aluchami. A tak w ogóle to Sylvanas kombinuje z Xalatach, czyli w sumie z Old Gutsami, dokładnie zresztą tak samo jak pan Kalosz Piekłorycz w Pandarii, a więc tak naprawdę wszystko zmierza w dokładnie tym samym kierunku. Skala podobieństw, i to nawet w takich małych detalach, jest tak bolesna, że naprawdę nie wiem, co Blizzard miał w głowie, kiedy to wymyślał, bo o ile pamiętam, przy BlizzConie było precyzowane, że BFA to nie będzie Pandaria, dlatego że nie skończy się ono wspólnym najazdem Orgrimmaru. Bo wiecie, brak tego jednego elementu przesądza o tym, że są to zupełnie dwie różne historie i nie mają absolutnie ze sobą nic wspólnego. Szczerze, to by nie było jeszcze takie złe, gdyby zrobili to, ale odwrócili
zmienisz sytuację, to znaczy tym razem to w przymierzu będzie ten tak zwany bad guy, ale nie, nawet to zrobili identycznie. Jednakże, nadal jest nadzieja. Bo właściwie to mamy dopiero patch 8.2, czyli finalne wątki są jeszcze daleko przed nami i teoretycznie nadal może się stać coś, czego się nie spodziewamy. I jest pewien pomysł, który moim zdaniem jeszcze by mógł sytuację uratować. Mianowicie, i teraz uwaga, wyobraźcie sobie, co gdyby się okazało, że myśmy przez ten cały czas myśleli, że to będzie odgrzewany kotlet, bo tyle rzeczy jest takich samych, a Blizzard tym uśpił naszą czujność po to, by nagle się okazało, że ci, co myśleliśmy, że są dobrzy i którym kibicowaliśmy, okazali się tymi złymi i odwrotnie, ci źli okażą się tymi dobrymi. I ta teoria wbrew pozorom wcale nie jest pozbawiona sensu. Anduin jako postać jest po prostu archetypem dobrego rycerza nieskażonego złem, co zresztą czyni go moim zdaniem postacią mega nudną, ale jednocześnie jest w związku z tym postacią idealną do tego, by wszystkich swoją protagonistycznością zmylić i by się okazało, że on w jakiś tam sposób, na przykład przez ten cały czas, służył Enzutowi. I zanim to skreślicie, zwróćcie tylko uwagę na jeden z legendarnych szeptów Ilgnota. The boy king serves at the master's table. Three lies will he offer you. Wielu ludzi co prawda twierdzi, że Boy King to nie jest Anduin, tylko Wrafion, na co również by mogło wskazywać jego zupdate'owany model do patcha 8.2.5, co jednoznacznie implikuje jego znaczącą rolę w nim, ale szczerze mówiąc to mi Boy King od zawsze bardziej pasował na Anduina. Z kolei u Sylvana zwrócę uwagę na to, że jakkolwiek zrobiła dużo jednoznacznego zła, to zwróćmy uwagę na jej spalenie Teldrassil jako jeden z głównych katalizatorów BFA. A teraz przypomnijmy sobie, czym w ogóle był Teldrassil. Otóż Teldrassil był sztucznym World Tree zasadzonym przez Stackhelma mimo szeregu przeciwwskazań i ostrzeżeń, które od początku istnienia zmagało się z korupcją Emerald Nightmare, czyli właściwie Enzotem właśnie. A jak ktoś chce to sobie przypomnieć, to niech sobie stworzy Night Elfa i zrobi tamtejszy quest chain. Więc może motywy Sylvanas tylko się wydają takie złowieszcze, a może w istocie jest to takie Sargerasowe podejście, że środki uświęcają cele? I wiem, że w tej teorii można się pewno doszukać dziur, ale dla mnie coś takiego lub cokolwiek podobnego byłoby zdecydowanie lepsze niż to, na co nam się troszeczkę zanosi, czyli połączenie sił przymierza i hordy i pokonanie złego Enzota, czy tam Sylvanas, czy cokolwiek i piąsia, a w następnym dodatku gracze i tak się będą zabijać na wyłączonym war mode. Fajnie. Podsumowanie tego całego wywodu jest takie, że boję się bardzo o historię BFA i tak jak przy Legionie śledziłem lore z wypiekami, to tak przy BFA niestety moje oczekiwania spadły na ryj, a tak naprawdę to nawet jeśli wyjdzie z tego coś zajebistego, to i tak będę zdania, że Blizzard zbyt długo przeciągał tą iluzję tego odgrzewanego kotleta. Bo wyobraźcie sobie, że ktoś pisze powieść w ten sposób, że 90% powieści jest nudna albo słaba, po to by ostatnie 10% było zajebiste. No, sam koncept ma pewien sens, ale proporcje są chyba nie takie, jakie być powinny. A co wy myślicie o historii w BFA? W jakim kierunku byście chcieli, żeby się potoczyła? I co myślicie o moim pomyśle? Piszcie w komentarzach, a ponadto, wiadomo, jak się wywodzik podobał, zostawcie suba i lajka i co tam jeszcze chcecie. Przepraszam. I do zobaczenia następnym razem.